Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj oporowo. Dzisiaj jedziemy sobie z orką pod żyto na kiszonkę. Lecimy i będziemy sobie też orać nową łąkę. Przepraszam, nie łąkę. Będziemy orać właśnie nowe pole, chciałem powiedzieć. Zliczyłem się. Będziemy orać. Ile załamy, to zdołamy zorać. Będzie git. Odpalamy maszynę. No i co, lecimy. A widzicie, w końcu udało mi się ogarnąć save'a, odzyskać save'a w zasadzie. Którego straciłem, którego pisałem mam na właśnie na społeczności. 3 dni musiałem siedzieć i ogarniać właśnie tego save'a. Ale udało się odzyskać po paru tam problemach, ale zawsze mamy, że seria jest kontynuowana. Teraz na przyszłość kupię sobie save'a z modami ze wszystkim i będę już miał z głowy. Dobra, tak jak powiedziałem tutaj, oramy sobie pod żyto na kiszonkę, ponieważ po swoich chcę właśnie zrobić tutaj żyto na kiszonkę, a potem kukurydzę na ziarno i na kiszonkę. W zależności też ile będzie tego, jaka wydajność będzie pierwszego roku w zasadzie tej kiszonki dużego pola, którego właśnie mam porobione. Bardzo ciekaw tego wszystkego, jak tam wypali ta kukurydza w tym sezonie. Tego jeszcze nie sprawdzałem. Pierwszy raz w ogóle się zasiałem, pierwszy raz ogólnie ogarnąłem kukurydzę. No powiem szczerze, to jestem bardzo ciekaw, jak to będzie. Prawdopodobnie to będzie w następnym odcinku. Ewentualnie za dwa. Z tego względu, żebym mógł sobie, wiecie, nie robić tego na raz, rzucać wszystko ze zbiorów, by tak były 2 odcinki ze zbiorów właśnie bizonem. A teraz mógłbym sobie elegancko uprawki. Na zasadzie tylko mieliśmy uprawki pod rzepak i zasiany rzepak. Więcej nic nie robiliśmy. Więc trochę tutaj trzeba troszeczkę trzeba dogolić. Na koncie 2800 500-600 złotych poszło mi wiadomo, na jakieś tam jedzenie na właśnie takie rzeczy, można powiedzieć. Użytku codziennego, wydatków codziennych, to bardziej można powiedzieć, na tego 800. No trochę roboty jest z tym wszystkim teraz, ale myślę, że wszystko pójdzie do przodu. No tak, mieliśmy tą dzierżawę właśnie dużą, która miała być przygotowana pod żyto na kiszonkę, a zrezygnowałem z tej dzierżawy, znaczy nie zrezygnowałem, z tego pomysłu i właśnie te mniejsze działki teraz sobie sieje na kiszonkę, a tamto będzie żyto. Będzie żyto, powiem szczerze, że w tym sezonie ogólnie zobaczymy też, że to naprawdę mimo ceny, mimo swojej ceny, tak? No nie jest jakaś tam powalająca cena, wiadomo, żyta, ale słomy z tego jest normalnie aż przesyt. Więc stwierdziłem, na tym dużym kawale będzie żyto. Właśnie. Będę tam bardziej chciał właśnie zrobić to wiadomo, na ziarno, później sprasować sobie słomę i tą słomę sobie zostawić. A tutaj właśnie będę musiał trochę pokombinować, nie wiem, z lubinem, z rzepakiem późniejszym, oczywiście sezonie, z rzepakiem, z kukurydzą, żeby po prostu, jest przede wszystkim zboże potrzebne, żebym mógł miał słomę, tak? Najwięcej mi nie jest potrzebne. A wiadomo, ta pszenica gdzieś tam też będzie, wiadomo, czy jęczmień, czyli jęczmień będzie, powiedzieć się, no, że ogarnąć pewnie tam będzie robione po kukurydzy na kiszonkę, będzie cała kukurydza pójdzie na kiszonkę, więc trochę ryzykowne z mojej strony, że aż tyle kukurydzy będę na raz ogarnięte. Czekajcie, będę ogarnięte na kiszonkę, a chcę zobaczyć, ile faktycznie będzie mi do kiszonki szło, bo ja kiszonkę, siano kiszonkę w zasadzie, robię 60 000 litrów,
i kieszonkiem żyta. To robiłem na jesień. Teraz robiłem na ten, nie wiem na ile czasu mi starczyło, no ale dość sporo. Było 20 tysięcy litrów właśnie siano kieszonki. No i dopiero teraz poszło. Więc teraz będę otwierano dopiero żyto, które było ścięte. A więc teraz jestem ciekaw, na ile tego mi starczy, bo będę chciał się to palne, jak tak powiem, to kieszonkę na... znaczy kukurydzę na kieszonkę, zetnę. Wtedy będę miał powiedzmy 200 tysięcy, bo podejrzewam, że mógłby tyle być tej kieszonki, bo to jest ponad hektarowe, więc natomiast tam jest tego sporo, tak prawdę mówiąc. I myślę, że wtedy będziemy pewnie siać na kiszonkę w późniejszym sezonie, tylko pewnie będziemy ogarniać to sobie na ziarnówkę. To zależne też, jak to wszystko finalnie wyjdzie pod tym względem. Jestem bardzo ciekaw. Ale co do mojej myśli. Cieczka nista jest ugadane za 2 dni. Więc jeszcze powiem teoretycznie tam te żyto nasiać. Właśnie tej nowej dzierżawie i tutaj żyto na kieszonkę to jest zasiać. Właśnie i powinno być elegancko. No i podwójna wiadomo, szybka orka tam będzie musiała być, żeby po prostu tam wszystko uprawić, tak? Jeszcze obornik sam sobie rzucić. Jednak szybko zasiać, no poczekajcie, bo jeśli bym chciał teraz w tym momencie ogarnąć sobie pszenicę nawet w październiku, to jeszcze mógł mieć. Ale jęczmień jest gorszy, bo jęczmień jest właśnie dopiero na wrześniu, ewentualnie jary. Jęczmień jest na marcu. No i teraz będzie problematycznie, ale nie jest chyba tragicznie z tego co widzę. No, zobaczymy. Zobaczymy jak to idzie. Na nie może będziemy mieli tam jęczmień jary, który później do zbioru będzie. Jednakowo praktycznie widzieć sierpień, więc tragedii tutaj nie będzie pod tym względem. Więc może tak, pszenica sobie na tym żyto na tym dużym kawale. Gdzieś będę jeszcze chciał sobie przeżyto oczywiście też machnąć. O ile mi dziecka się starczy po prostu. Bo tak patrzyłem sobie ogólnie, chyba będę chciał znowu przy domu gdzieś coś zrobić, pewnie pszenicę. Powiem szczerze, patrząc na moje uprawy i na ilość upraw, to działek mi brakuje. Mimo wszystko. Ale dobra, teraz już nie chcę dzierżawać, bo dzierżawę muszę teraz mieć. Nie, powiem tak ogólnie. Dzierżaw ogólnie starczy na ten moment. Teraz powoli trzeba pływać swoich działek, wiadomo. Żeby to miało ręce i nogi. Muszę grać niestety też tak w kamerze zewnętrznej. Z tego względu, że ja zbytnio tym ciągnikiem nie mogę ochrać, bo ten tłumik jest dentalnie z tej strony, co mi nie pasuje. Ale wiadomo, są plusy i minusy tego ciągnika, ale ogólnie ciągnik zajebisty. I jak patrząc, to mnie brakuje działek. Więc teraz też trzeba dziwa kombinować, pokupować parę działeczek, jeśli oczywiście kwit będzie. A myślę, że będzie na pewno na wiosnę coś tam się znajdzie. Nie wiadomo, że nie pod żyto, czy pod wszężyto, ale coś tam na pewno ogarniemy. Przy domu. Pszenica, tak by chodzi, będzie pszenica, bo pszenżyta nie chce pszenżyta, po pszenżycie nie chce siać. Ewentualnie, pardon, już wiem gdzie będzie teraz pszenżyto, przecież po opsie może być pszenżyto, co też będzie mi fajnie wyglądało, to pewnie osadzi będę w tym sezonie, ale to też z drugiej strony nic mi nie szkodzi, żebym po prostu osa nie miał w tym sezonie i też będzie elegancko. Wiecie, może na wiosnę coś kupię, to może wtedy ten owiec dosieje. Bo mam taką cichą nadzieję, że jednak troszeczkę te byki jeszcze mi podrosną. I będę pewnie sprzedawał takiej części, taką wiecie, część byków, pewnie 15 byków, żeby po później 15 byków, żeby po prostu 30 szpików mieć, a chodzi mi bardziej o to, chociaż wiecie, chciałem zrobić tak, żeby jeszcze zostawić taką wiatę. Nie wiem, jak będzie finansowo mi stać. Pod tym względem, tak? Więc no, kwestia pieniężna
przede wszystkim najważniejsze, tak można powiedzieć. No i zobaczymy. Jak to wypali pod tym względem, no ale mam nadzieję, jestem dobrej myśli, że ostatni sezon wiosenny w zasadzie, który będzie takim może nie kluczowym sezonem, ale dość na pewno mocno wspomagającym sezonem mnie finansowo, bo mam ambitny plan co do ogólnego rozwoju tutaj. Już powiedziałeś, kiedyś mówiłem, planuję tutaj postawić nowy obiekt, tak można powiedzieć. Obiekt, czyli będę chciał postawić nową szopę. Szopę, oborę, jak zwał, tak zwał. Każdy w rejonach inaczej mówi. Ja przeważnie mówię budynek, ogólnie budynki. Jak mówię w realu, że idę, to idę w budynki. Nie idę do szopy, nie idę nic na do obory czy do szopy, tylko idę w budynki. Tak mi się przyjęło i tak zawsze mam. Nazwiska nie będę zmieniał. Taki budynek sobie postawię. Wiadomo, nówkę. Znaczy nówkę, no. Nowego budownictwa. Na dość ambitny plan. Czy to wypali? Z kim czy kiedy dostanę? No to też wiadomo, jest sprawa pierwszorzędna, tak? Pozwolenie ogólnie też miałem już dawno zadane. Wzięte, bo wiadomo, że brałem pod tą inwestycję z miatą. To była moja inwestycja i wtedy brałem pozwolenie na każdą budowę, na każdej mojej działce, którą praktycznie pojechałem. Oczywiście wokół komina, czy inaczej wokół domu, w tym sensie. I wtedy będziemy sobie musieli pokombinować. No, jeśli tak będę chciał, to muszę już powoli brać kredyty, wziąć kredyt na dość sporą sumę, co wiadomo, z czym się to wiąże, ze sporym z kredytem rozpłaty. Czy będę w stanie finansowym, no nie wiem. Dlatego też się staram, czy na razie też nie dostawić w pewnym sensie teraz takiego obiektu właśnie coś na podobę jak mam po prostu ten dubyków obiekt taki coś na podobę i po prostu tam wiecie, sprowadzać krowy, które wydaje, a później wprowadzać krowy, które są niewydojone. Trochę problematyczne, trochę zagmatwania, ale jednak bo to troszkę było mi na rękę i taniej przede wszystkim, bo na to nadałem 35 tysięcy. Z majsty wzięli 25 tysięcy gram materiał, dychę, 25 tysięcy materiał, dychę wyszło mi bodajże majsty. Coś tam w stylu, takie mniej więcej pieniądze mi powychodziły wtedy. Więc wiecie, no, trzeba to będzie pokombinować. A zobaczycie sobie po wiosnę, tak? No bo raczej teraz, no co, będzie trzeci pokost, czwarty pokost w październiku, albo tylko aż, można powiedzieć. Powiem tak, ambitnie idę z tymi tawami. Nie powiem, ale chyba podejrzewam, że też będę musiał chyba swoją łunkę teraz zniwelować i po prostu przerobić ją pewnie na pole, z tego względu, że tej łąki, tych łąk mam dość sporo, tak? Nie, żeby na razie nie mogę ruszyć pod względem ochronnym, tak to powiem, więc tutaj też może nie wiem napisać w sumie, czy jeśli mam dzierżawy, czy mam taką możliwość przełamania dzierżawy i zrobienia z tego pola, bo tamte dwa pola, które mam jako dzierżawy, chciałbym zrobić jako pola. Tam są takie bardziej wywiasy. Wiecie, no tam jest trochę monotonii. Tu się bardzo zła ewentualnie. Trochę monotonii, bo tam jest, tak można powiedzieć, to oranie jest problematyczne, znaczy nie oranie, te cięcie trawy, to jest trochę problematyczne, bo tam są takie wywiasy jak nie wiem co, dobra, opuszczamy. Mieliśmy sobie z nową działeczką, tak? To jest najgorsze, bo to wymaga wapna, wymaga psego, no ale wiadomo, pod kiszonkę z żyta, bo aż tak, to nie muszę mieć nie wiadomo jakich cudawianków, po prostu w późniejszym czasie będzie to wszystko ogarnięte, jak powinno być, tak? I będzie elegancko. Teraz pierwsza inwestycja, którą bym chciał po prostu kupić ze swoich pieniędzy, inwestycja, przepraszam, bardziej pole, które chciałbym zakupić ze swoich pieniędzy, to chciałbym właśnie kupić te sąsiadujące obok tego pola, tam zaorane.
chciałbym nakupić, bo chciałbym to złączyć. Już to powiedziałem w poprzednim odcinku. Chciałem to fajnie zorać i to fajnie zrobić. Jako te jedno pole, to miałoby potencjał pod tym względem. Powiem, o kurwa, ciężko ma po tej mafii. Uwaga, kej z bokiem. Ma nie kej z bokiem zapierdala, no ale co zrobić. Widzicie, teraz mam trochę mijaka, bo tu jest tak... Zresztą chuj nie wiem w sumie, czy to jest taki mijak, czy to jest... Dobra, będziemy się później bawić, no i tak sobie ramię. Będzie git. Jakoś to trzeba jakoś ogarnąć. To jest pierwsza orka po prostu tego pola. Wiadomo, mogę to zrobić talerzówką i bym to miał z głowy, tak? Ale tak, po marfi, po tym... Jezu. Po soi, chciałem to zbawić, założyć, jak tam ta ziemia jest, to też... lepiej sprawdzić i na pewności sobie założyć. Talerzówką też nie ma co wszystkiego robić. Nie wiadomo teraz, szczerze, przydałby mi się grubę właśnie, żeby zakupić. Może gdzieś mi się uda bynajmniej wytrzasnąć takiego gruberka, który miałby no, fajną tendencję do tego, żeby tu sobie można było jakoś tutaj ogarnąć. Widzę, że kostka siana nie została. Muszę tu sobie zadać. A tu na mrzaczku. Tutaj nawet mi się chyba nawet nie opłaca, wiecie, jeździć naokoło, a czy naokoło, no wiecie o co chodzi. A chyba raczej mi się bardziej właśnie opłaca i cofać tutaj w tym polu i lepiej widzę na tym niż mam zapierniczać, nie wiadomo jak. Tak czy tak, tu musi być jakoś tu przerobione, patrzcie, tak troszeczkę gdzieś nie gdzieś zostaje. To wszystko no, trochę jest krypton, no ale co zrobić. Czy też uważać na ten drenaż, żeby ten drenażu nie rozwalił, bo później będę musiał dobrze zapulić. Ten drenażik, a tego bym raczej nie chciał. Bo jednak jest trochę bieda, jednak biedny gospodarz tutaj jestem. A, idzie maszyna. Jak powiem, spokojnie mi się przydał tego ciągnika, tego pługa. Albo nawet trochę, nie może nie mocniejszy, a ciężejszy. Bo podejrzewam, że on jest trochę że lekki do tego sprzętu. Dlatego, ale nie wiadomo, na razie trzeba się cieszyć tym, co jest, bo to 80 koni i tak to jest. Moim zdaniem duży przeskok z 60-ki, na taki już można powiedzieć bardziej wygodny ciągnik, tak? Bo tu case już ma, wiadomo, nawiewy, więc ma napęd i ma 82 konie, więc no tutaj jest no, dobry przeskok między tym a tym, między 60 a case'em. No to wiadomo, że wygoda jest tutaj pierwszorzędna tutaj w porównaniu do tamtego ciągnika. 60, przepraszam, bardziej chciałem, może mi chodziło bardziej. Chyba teraz tak, cofniemy sobie jeszcze raz. I będzie elegancko, chyba. Teraz tak, nie wiem czemu zostało tutaj takie jakby ala sadzonki ziemniaka, dziwne. Skoro to było mafią. Mafią czy ziemniakiem? Mafę. To dziwne. Wiecie, widzicie? Zały nałożenia wszystkiego, no ale jakoś tam to będzie może później sypało. Wiadomo, trochę nawozu dam pewnie tutaj pod korzeń ewentualnie. Chociaż pod korzeń nie wiem, czy nawet podżyto tutaj. Może bardziej jest preferowo pewnie pod... na zboże po prostu ewentualnie spróbuję zaryzykuję dać pod korzeń. Tego nigdy nie robiłem, ale zawsze trzeba się pobawić właśnie takimi rzeczami jak innowacje, tak powiem. Klasy, żeby monotonii nie było w biłkawie, żeby jakoś się tam może lepiej wtedy będzie planować. Tego nikt nic nie wie. Jak się nie przekona człowiek, to się to nie będzie wiedział. Ostatni przejazd, tak, tutaj będzie git. Tam gdzie nie idzie, czy nie idzie, będzie to jeszcze jak ci mogę. Czy tutaj nie wrzucamy, tak będę się tutaj
Będę próbować tym poprzeć jakoś sobie to wyłalać. Tylko co widzę. Wiecie, się nie bawić. Z tym później. No, już troszeczkę łąki złapałem. Niedobrze. Ale co to jest moja, to dobrze, nic nie będzie działo. Trochę łąki se dziabne. Dobra, i teraz tak, musimy sobie... Jak patrząc racjonalnie, to bym się chyba bardziej kaliło, chyba jeździć na... do przodu. I do tyłu co właśnie. Ewentualnie w jedną stronę, bo... nie widzę tutaj, żeby tak... go wywijać jakoś to mocno... cudować z nim, tak? Dobrze by było mieć obudówkę, ale też nie wymagajmy od tego. To jeszcze nie jest taki, nie jest takie gospodarstwo, które wymaga tego, żeby mieć obudówkę, bo to ma taki duży hektar, tak? Jeśli mówię, gdzieś dokupię ten kawałek, to wtedy też będzie inaczej do orania tego pola. Te pola będą też inaczej ustawione i to wszystko. Więc no teraz tylko my chyba czekamy, tylko właśnie nawadzanie i jeżdżenie w jedną stronę, tak? Troszeczkę więcej czasu, więcej paliwa, ale wygoda będzie lepsza, bo nie będzie tej bruzdy. Nie będzie bruzdy i będzie dużo lepiej może wyglądać to. Powiedzieć, że też tak trochę nie łapi za bardzo. Gdzie nie będzie tym pługiem, ale nie jest tak źle. Dobra, teraz mówię, to tylko brać i chyba cofać najlepiej będzie, bo jeździć teraz tak tam bez sensu moim zdaniem. Mówię, paliwa dołożę czasu, ale będę miał troszeczkę lepiej. Pyk, 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 pyk. O, paszku. Ja myślę, że muszę na pewno nie zakładać coś naprzód, bo może do case'owi motkę wyrywa. Przy tym pługu dziwne aż, no, ten pług nie jest jakiś bity ciężki, no, ale kolamy widać stosunkowo i wszystko. Nie jest jakiś tutaj mocno taki masywny ten pług, a jednak tą motkę musi zadać, tą motkę mu zadziała temu case'owi. Dziwne. Może ten, no taki ogólnie, bo taki gotki w sumie. Ale wątpię, może po prostu taki trochę źle zrobiony pod tym względem, dlatego. Ale tak patrząc na pewno nie jest tragicznie. Normalnie to idzie. Ale wiadomo, teraz jeszcze uprawić, zasiać i będzie lalka. Nie będzie tak jedzi. Dobra, nie przedłużam. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się podobał, to cierpię, by go rekomendować. Dzięki za oglądanie. Widzimy się następnego odcinka. Na razie, cześć.